Witajcie po raz kolejny z Lublina. Tydzień temu pastor Paweł Chojecki na warsztatach biblijnych zadał pytanie, jak człowiek zostaje chrześcijaninem i kto o tym decyduje. Także pójdźmy, zapytajmy ludzi, mieszkańców Lublina, może i województwa lubelskiego, czy znają odpowiedź na to pytanie. Zaczynamy. Czy jest pani chrześcijanką? Tak, jestem. Tak. 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 Czy jest pan chrześcijaninem? Tak. Tak. Jestem. A w jaki sposób człowiek może zostać chrześcijaninem? No myślę, że przede wszystkim trzeba doświadczyć Pana Boga, Jego realnego działania i wtedy człowiek jest pociągnięty tą miłością i wtedy coraz głębiej w to wchodzi. No jak? Przez chrzest. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że dla osoby wierzącej, dla chrześcijanina należy założyć, że Pan Bóg istnieje, Chrystus istnieje i w tym sensie wszyscy ludzie na świecie są chrześcijanami. A żeby się stać, no to myślę, że wystarczy przyjść do kościoła, porozmawiać z księdzem, przyjąć chrzest i to jest chyba najlepsza droga ku temu. Czy jest pani chrześcijanką? Tak, oczywiście. A jakby pani mogła, w jaki sposób człowiek może zostać chrześcijaninem? No może zostać, no to od początku, od urodzenia, jak rodzice wprowadzą, zaczyna się chrześcijaństwo od ochrztu, prawda? Nie uważam, że zostaje. Znaczy to jest tak, że no raz, że to się przyjmuje gdzieś od rodziców, bardziej z rodziny prawdopodobnie się to tak po prostu zaciąga na naszą wiarę, no. Tak bym to określił. Jasne. No ja podobnie myślę. Może nim zostać albo poprzez włączenie, poprzez innych, albo może tego dokonać z wyboru. A w jaki sposób człowiek może zostać chrześcijaninem? Ja zostałam ochrzczona przez moich rodziców i w ten sposób zostałam chrześcijanką. Jasne, czyli to czyjaś decyzja, jakieś warunki trzeba spełnić? No na przykład urodzić się w rodzinie chrześcijańskiej. Ja się w takiej urodziłam i dzięki rodzicom przyjęłam chrzest. Rodzice decydują. No rodzice decydują, czy dziecko zostaje uchrzczone, czy nie. No kto może decydować? W rodzinie chrześcijańskiej nie ma wyboru. No, jak jest chrześcijaninem, to się zachowuje jak chrześcijanin. Czyli dziecko musi być uchrzczone, musi być ślub, pogrzeb i tak dalej. No w tym sensie. No. Czyli tak jest to z góry już założone, czy trzeba jakieś wymagania spełnić? Wie pani, to jest tradycja. To nie ma niczego z góry założone. Z każdej sytuacji można wyjść. Jako małe dziecko, to musi ktoś zadecydować, musi mama, tata, prawda, zanieść do kościoła, ochrzcić i wtedy już się jest połączonym, już się dorasta się i w pewnym wieku decyduje się samemu. Ja tak uważam. Ktoś decyduje o tym, żeby ktoś został chrześcijaninem? Znaczy, nie wiem, czy decyduje, no bo potem my decydujemy, czy chcemy to kontynuować, tak, jako chrześcijanie. Ogólnie rzecz biorąc, no to wydaje mi się, że po prostu rodzice nam wpajają to, co im wpajano, tak, czyli po prostu zabierają nas do tego kościoła od samego początku, tak, no ten chrzest, to wszystko. No jako no, takie dziecko, no to nie mamy za dużo decyzji, tak, czyli po prostu, no potem ewentualnie już decydujemy sobie, nie wiem, czy to przez ślub, czy tak, i tak dalej, czy bierzmowania. No czy chcemy kontynuować tak naszą, nazwijmy to, zabawę z kościołem. Tak. Czy ktoś o tym decyduje, on sam, Bóg, czy jakąś listę wymagań trzeba spełnić? Nie, listę wymagań nie. Po prostu, gdy odczujemy miłość Pana Boga, no to my jesteśmy stworzeni miłości, jakby to nas pociąga i człowiek wchodzi głębiej, a Pan Bóg też daje człowiekowi pełną, wolną wolę. Albo chcesz teraz wejść, albo później, to od człowieka zależy, kiedy już wejdzie. Ale jak już zadecyduje, no to Pan Bóg powoli przełamuje to wszystko. Uzdrowienie i tak dalej. A czy jest jakaś lista wymagań, żeby zostać chrześcijaninem? Czy tam jak rodzice decydują, czy samemu, czy... Jeżeli rodzice decydują, no to oni spełniają te wymagania. A jeżeli człowiek sam decyduje, to myślę, że najważniejszy to jest po prostu wybór. A zna pani parę przykładów z takiej listy wymagań, co trzeba zrobić, żeby zostać chrześcijaninem? W momencie, kiedy włącza się dziecko do wspólnoty chrześcijańskiej, trzeba być samemu osobą praktykującą, osobą, która jest we wspólnocie i osobą, która jakby zostanie formalnie potwierdzona przez księdza, przez parafię. No i wtedy można przystąpić do sakramentu. A tak może króciutko, jakby pan mógł wyjaśnić, jak pan to rozumie. Jezus powiedział, że człowiek musi się na nowo narodzić. To ciężko mi stwierdzić właściwie, bo no tak, na nowo narodzić, tak? No myślę, że znaczy no tak ogólnie rzecz biorąc, no to jak dla mnie to jest coś takiego, że właśnie poprzez
potem, gdy już sami decydujemy o swojej wierze, tak? No bo to jednak, nie wiem, no właśnie poprzez te sakramenty typu bierzmowanie, już gdzieś tam, gdzieś już jesteśmy właściwie tacy sami świadomi tej swojej wiary, no to podejrzewam, że wtedy sami zaczyna mi ta decyzja, to jest tak jakby te nowe narodziny, tak? Że na nowo się, jako chrześcijanin, tak się narodzimy, no albo odejdziemy od kościoła. No. No człowiek musi się narodzić. Czasami jakieś chwilowe takie może zaniedbanie, gdzieś odejście od kościoła, prawda? Z chwilą, gdy przemyśli, zrozumie, powraca, no to jest tak, jak gdyby się narodził. Na nowo narodzić, to znaczy przyjąć to, co mówi Jezus w Ewangelii. Mi się wydaje, że tak najprościej powiedzieć, tak? Dla chrześcijanina, który już się urodził i świadomie przyjmuje to, co Jezus nauczał w Ewangelii. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że trzeba się narodzić na nowo? Narodzić się na nowo. Myślę, że czytając Pismo Święte, jakby zaczynamy rozumieć, o co Panu Bogu chodzi, i to jest jakby, to jest zupełnie coś innego niż mówi świat. Po prostu przemieniając to myślenie, pozwalając Panu Bogu przemieniać to myślenie, jakby no, narodzamy się na nowo, tak myślę, mogę powiedzieć. Witajcie. Tym razem jesteśmy na protestanckim zjeździe chrześcijan. Zapytajmy ich, jak człowiek zostaje chrześcijaninem i dlaczego uważają siebie za chrześcijan. Także sprawdźmy, zapraszam. Czy jesteś chrześcijaninem? Jestem. Tak, jestem. Jestem. Tak, jestem chrześcijaninem. Jesteś chrześcijaninem? No, jestem. Tak, jestem. Tak. Tak? Jestem. A mógłbyś wyjaśnić, jak człowiek może zostać chrześcijaninem? No, trzeba się zdecydować na to i przyjąć to, co Jezus oferuje, czyli uznać, że nie jest się w samemu w stanie poradzić z grzechami, ani za nie zadośćuczynić, tylko poprosić o zbawienie, czyli przyjąć to, że Jezus umarł za moje grzechy i po prostu uwierzyć w to. Trzeba zaufać Jezusowi, zdać sobie sprawę ze swojej grzeszności i po prostu szukać ratunku u Jezusa, bo tylko u Niego jest ratunek. A ratunek przed czym? Przed wiecznym potępieniem, przed wiecznym oddzieleniem od Boga. Chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, czyli Chrystusowy, czyli odpowiedź na to jest dość prosta. Trzeba oddać swoje życie Chrystusowi. No, ja w ten sposób, że zrozumiałam, że jestem grzeszna i sama siebie nie mogę ani zmienić, ani zasłużyć na zbawienie. Nie mogę siebie zbawić. I kiedy uświadomiłam to, to wtedy zawołałam do Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł, za wszystkie moje grzechy. No, zaufałam Mu, zaprosiłam Go do swojego serca i w ten sposób zostałam chrześcijanką, w ten sposób zostaję się chrześcijaninem. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak człowiek może zostać chrześcijaninem? Przez osobistą relację z Bogiem, przez osobiste zwrócenie się do Boga, że jest się grzesznym, trzeba sobie to uświadomić. I Jezus daje ratunek, trzeba Go poprosić i On to, co obiecał, to zrobi. Po prostu jestem chrześcijanką, ponieważ oddałam życie Jezusowi Chrystusowi. On wszedł do mojego serca i teraz On jest moim Panem i Zbawicielem, wierzę tylko Jemu, że tylko i wyłącznie dzięki Niemu mogę być zbawiona. Musi zawołać do Jezusa i poprosić Go o ratunek, o zbawienie, znając swoją sytuację, wiedząc, że nie może sobie sam ze swoimi grzechami poradzić i nie może stanąć przed Bogiem bez tego skorzystania z ofiary zastępczej Jezusa za jego grzechy. Przez przyjęcie Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Najbardziej chyba właśnie takim wersetem, który najlepiej to obrazuje według mnie, to jest właśnie z Objawienia 3:20 werset, który mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, to wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. No i właśnie on najlepiej obrazuje, że Jezus puka do serca każdego człowieka i to człowiek musi podjąć taką decyzję. Właśnie tutaj Bóg szanuje wolną wolę każdego człowieka. I czeka, aż te drzwi otworzy. No i jeżeli ktoś właśnie otworzy, czyli zaprosi Jezusa, poprosi: Panie Jezu, zbaw mnie i bądź moim Panem i Zbawicielem.
no, wiedząc ze świadomością taką, że rzeczywiście zasługujemy na potępienie według naszych uczynków i że to Jezus może nas tylko zbawić i właśnie to wyznajemy wtedy, że On jest tym Panem i Zbawicielem. Mógłbyś wyjaśnić, jak człowiek zostaje chrześcijaninem? Z wyboru zostaje chrześcijaninem, według mnie, bo co, bycie chrześcijaninem, no to jest podążanie za Jezusem, no to nie jest tak, że się z tym radzisz, nie? To wybierasz sobie tą drogę samemu. Czyli to był twój wybór? No pewnie. Nie rodziców? No nie. Wolna wola człowieka, że on podejmuje decyzję, ale Jezus, Bóg zrobił wszystko, żeby człowiek mógł zostać zbawiony. Nie? Czyli Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy, człowiek musi też uznać właśnie, że zasługuje na potępienie według własnych uczynków, a zbawienie jest tylko w Jezusie, no to wtedy właśnie to się dzieje, można powiedzieć, że staje się nowym człowiekiem. Czyli czyja to jest decyzja? No każdego człowieka, moja w tym wypadku, mnie, to była moja decyzja. To była moja decyzja i tylko moja. Nikt mnie do tego nie zmuszał, ludzie mnie poinformowali o tym, to zresztą byli katolicy, powiedzieli mi Ewangelię i ja wtedy uwierzyłem. Moja decyzja. No to była moja decyzja. Moja decyzja. Jezus zrobił wszystko ze swojej strony, 100%, a ja tylko kiedy rozważyłam i dowiedziałam się, co dla mnie zrobił, rozważyłam to, co zrobił i poznałam Go i stwierdziłam, że to jest właśnie miłość i nic do tego nie mogę dodać. Powiedziałam tak. Najpierw Boga, że nas umiłował i wysłał Chrystusa na ziemię, a potem nasza, że my chcemy przyjąć Chrystusa i zostać chrześcijanami. Ale nasza, masz ogół grupę ludzi, ogół ludzi czy konkretnych osób, decyzja? To jest decyzja konkretnej osoby, czyli twoja decyzja, żeby tak jakby poprosić Chrystusa o zbawienie od grzechów. I tak jakby oddanie Mu swojego życia i podporządkowanie swojego życia Jego woli. Tylko i wyłącznie moja. Super. A jeszcze tak jakbyś mogła wyjaśnić, co Jezus miał na myśli, mówiąc, że człowiek musi się narodzić na nowo? To znaczy narodzić się na nowo nie cieleśnie, ale tak umysłowo. Musimy zmienić swoje myślenie, że nie różańce, nie religia, nie inni święci, nie Maryja nas zbawia, ale musimy przestawić swoje myślenie, że tylko Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem i tylko On oddał życie na krzyżu i tylko On nas przez to może zbawić. Jeśli w to uwierzymy oczywiście. Jak Jezus zmył z nas grzechy, my to przyjmujemy, uznajemy Go za Pana swojego życia i stajemy się Jego dziećmi, czyli rodzimy się jakby na nowo. To się dzieje w sposób niewidzialny, nie? Fizycznie. Często nawet tak wewnętrznie człowiek nie czuje jakichś, nie wiem, fajerwerków czy czegoś specjalnego, jakiegoś, nie wiem, ciepła. Po prostu to jest decyzja. Można to porównać do małżeństwa, że kiedy dwoje ludzi zakochuje się w sobie i właśnie darzy się uczuciem, przebywają razem, rozmawiają, ale to nie czyni ich małżeństwem, że małżeństwem są dopiero wtedy, kiedy sobie właśnie powiedzą, że tak, chcę być z Tobą do końca życia i to jest właśnie ta decyzja. No i podobnie jest właśnie z nawróceniem i staniem się nowym człowiekiem, czy właśnie nowym narodzeniem, że to jest, człowiek podejmuje decyzję i to się dzieje. Czy już wiesz, że Bóg Cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla Ciebie wieść. Czy już wiesz, że Bóg Cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla Ciebie wieść. Bóg swego Syna dał, bo kochał świat, bo kochał Cię i zbawić chce. Za Twoje grzechy Jezus zmarł, On poniósł Twoją karę sam, bo kochał Cię i woła Cię. Więc dzisiaj swe życie Mu daj.
miast.